Czas na wiadomości. Uszanowanko klockowej świry, witam was w kolejnym wydaniu klockowych wiadomości ode mnie, czyli od pana Szczupaka, który rządzi tutaj tym kanałem solidną, żelazną ręką. Tak więc bez przedłużenia zaczynajmy. A teraz coś ze świata Lego Ninjago. O mój Boże, co oni tam wymyślili tym razem. Naprawdę, z jednej strony będziemy mieli zamarzniętych, ale ożywionych zombie samurajów. Znaczy niektóre elementy wyglądają bardzo ładnie, na przykład te pancerze z elementami lodu i tak dalej. Ale z drugiej strony będziemy mieli węże. Zgaduję tak poprzez główki węży, które wyglądają całkiem ciekawie, jednak będą one jakoś powiązane z żywiołem ognia, co już nie wygląda tak dobrze. No i będzie kolejny spinjitsu, będzie to zapomniane spinjitsu i elementy masek będą okropne, ponieważ na nich, na górze będą jakieś elementarne rzeczy czy coś w tym stylu, jakieś takie naprawdę okropne rzeczy. Tak więc nie wiem, jak im się to sprzeda, ale życzę powodzenia. Myślę, że w końcu możemy zamknąć motyw Steamboat Williego, który się pojawia już w wielu wiadomościach, gdyż mamy już w pełni pokazany gotowy model, który pojawi się jakoś na początku kwietnia, więc ja już nie mogę się doczekać. Będzie on raczej kosztować w granicach 200 zł lub nieco mniej. I myślę, że będzie bardzo warto. Będą dwie figurki takich klasycznych postaci Mickey'ego i Mini. Będzie dla nich miejsce na parowcu, czyli będzie to większa wersja niż pokazana na LEGO Ideas. I będzie to bardzo ładny secik. Więc ja już nie mogę się doczekać, aż postawię go na półce i zrecenzuję. A teraz coś ze świata Batmana. O mój Boże, jak się nie mogę doczekać tych nowych zestawów! Ponieważ będzie ich aż 6 i myślę, że wszystkie będą całkiem przyjazne i całkiem ciekawe. Będą to dwa z podserii 4+, oraz 4 takie zwyczajne, normalne, już dla bardziej zaawansowanych konstruktorów. Będą to m.in. pościgi za Jokerem, Mr. Freeze'em czy też Człowiekiem Zagadką. Oraz będzie Bat Jaskinia, której nie mogę się doczekać, ponieważ zawsze to są ciekawe rzeczy. A pozostałe no to będą jakieś pojazdy złoczyńców i takie pojazdy, aby nasi superbohaterowie mogli jakoś ich złapać. No i ponoć w jednym z nich ma się pojawić figurka Shazama. Nie wiem, czy to jest potwierdzone info, ale myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że nic nie wiadomo o jakimkolwiek zestawie z nadchodzącego filmu o Shazamie. Jeszcze coś dla fanów Harry'ego Pottera. Spokojnie, nie zapomniałem o was. Już mamy w pełni pokazane 5 nowych zestawów na lato 2019 roku. Będą to zestawy poświęcone dla trzeciej oraz czwartej części przygód naszego niezwykłego Harry'ego z Potterów, Harry'ego Garcerza. Będą to zestawy m.in. jak Expecto Patronus, będzie to najtańszy zestaw, który będzie raczej bardzo rozchwytywany ze względu na figurkę Patronusa. Będzie również i chatka Hagrida, nie zabraknie jej. Będzie to wersja z trzeciej części, gdzie będzie również i zawarta figurka Hardo Dzioba dla fanów. Będzie również i ten fioletowy autobus, w którym to na początku filmu Harry podróżował. Myślę, że wygląda on przecudownie, ta fioletowa kolorystyka bardzo mi się podoba. Również i będzie coś dla fanów samego Hogwartu, żeby go powiększyć. Będzie tak zwana wieża Hogwartu, która będzie bardzo ładna. Będzie to oczywiście kolejny element, żeby tam sobie dołożyć i rozbudowywać Hogwart w wersji minifigurkowej. Jak i też będzie turniej trójmagiczny, gdzie będzie to scena z pokonania smoka i skradnięcia jego jajka, czy czegoś w tym rodzaju. No będzie ten smok, który jest bardzo ładny. Osobiście dla mnie jest to przekoloryzowany smok, ale myślę, że będzie to gratka dla fanów Pottera, Hobbita, czy też nawet i Castle. Więc taka pieczeń dla każdego. I to wszystko. Ogólnie nie wiem, czy już każdy o tym wie, czy każdy o tym słyszał, ale jakby co, powtarzam,
że w Carrefourach w całej Polsce nastąpiło coś niezwykłego, gdyż zestawy, które miały wchodzić chyba w maju najwcześniej, zostały wprowadzone już w marcu, tak więc można iść zobaczyć. Być może natraficie na jakiś zestaw z właśnie Lego Star Wars jak ja, ale też i wiem, że są zestawy z Lego Avengers Endgame już dostępne, jak na przykład Hulkbuster recenzowany u Broda tego geeka. Tak więc śpieszcie się, bierzcie pieniążki i kupujcie, ponieważ no moim zdaniem warto jest cokolwiek sobie przygarnąć z takich nowszych zestawików. Reklama. Czy kiedykolwiek chciałeś napisać do Szczupaka między innymi lubisz placki, lub też wysłać mu swojego mocka, lub spytać się o cokolwiek? Teraz masz już możliwość, gdyż wraz z Harrym Nowickim powstała grupa Jak to jest być klockowym świrem, na której to klockowe świry się zbierają i pokazują swoje różne mocki, rzeczy, linki do swoich arcydzieł na Facebooku. W tym również jestem i ja, stąd też tam możecie znaleźć mój profil najprościej, a i też i grupka się powiększy. Jest również i grupowy czat, na którym się od czasu do czasu udzielam. Tak więc jeżeli jesteś zainteresowany, no to link będzie w opisie, ale również można znaleźć bardzo łatwo wpisując JAK być klockowym świrem, sekcja Klockomira i Szczupaka i na pewno znajdziecie. Po reklamie. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę w kolejnym wydaniu wiadomości zwanych również Szczupakiem Niedzielnym, czy też Szczupak News, lub też Gazeta Szczupakowa, lub Szczupak Wyborczy. Jeżeli chcielibyście być uwzględnieni w tworzeniu tegoże materiału, jak i też na przykład kolejnego i kolejnych, i dowiaduje się o czymś ciekawym, nie bój się napisać w komentarzu którymkolwiek, ja to zobaczę. I zobaczysz siebie w tych napisach końcowych, które zapewne już przeleciały. Nie wiem, nie znam przyszłości, jak ja to zmontuję. Ale w każdym razie dziękuję każdemu za uwagę. Trzymajcie się. Na razie.